body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, moje złociste chryzantemki. Witam was w kolejnym i chyba ostatnim odcinku z tej serii Arki. Zobaczymy, czy nam się uda przetrwać tą zimę. Zrobiłem kilka błędów, kilka rzeczy mogłem zrobić lepiej. No ale słuchajcie, jest jak jest i wpływu na to już w tej chwili większego nie mamy. Mamy pięciu chorych chyba, tak? Pacjenci, tak, którzy się leczą. Mamy póki co umiarkowanie dobrą sytuację z węglem. Myślę, że opóźnimy sobie trochę tą arkę, bo muszę ulepszać, słuchajcie. Muszę ulepszać moją gospodarkę, muszę mieć lepszą wydajność tych wszystkich pieców, bo bez tego zbyt daleko nie zajedziemy, słuchajcie. Róbmy to. Aha, tylko nie pomyślałem o jednej rzeczy, że mi się węgiel skończy, no dobra. I mi się drewno skończy, tak? Dobra. Więc róbmy tutaj. Aha, jeszcze lepiej. Tak mi się skończył. Pyk. Nie przemyślałem tej ostatniej budowy. No nic. Musi być tak, jak jest. Ruszajcie. Niech to się rozbierze, niech to się zbuduje. Ku chwale naszego imperium, słuchajcie. Taki jest plan. Tu trzy. To się zbuduje. Będzie lepiej. I nam tutaj pobudują te budynki, zbudują drogę. Tu wrzucimy ludzi. Okej. I co, podziała? Trzysta drewna, 300 tego. Jak to zrobić? Ekspedycję wysłać? Bo to też jest ciekawe. Nie wiem, jak to zrobić ratunkowo. Może stąd jakoś się robi. Zwiadowcy. Ekspedycja. Muszę teraz jakiegoś autobona, proszę, tutaj wyłączyć. O! I muszę dodać tą ekspedycję ratunkową. Zapauzujmy. Leć. A ciebie? Co ja mogę z tobą zrobić? Ile ci zajmie trasa? Jeden dzień. I 12 godzin. Tak, zdążymy jeszcze. Leć. Jak szybko pójdzie, to powinno pyknąć. Żywność? To nie da rady. To nie da rady, o kurde. Żywności. No tak, to zrobiłem, słuchajcie, błąd.
nie trzeba było temu Manchesterowi pomagać. Teraz jest duży kłopot. Węgiel mi jest niestraszny. Stal zmieńmy na węgiel. Myślę, że możemy to zrobić, żeby nam się autobony szybciej budowały. Automatony! Autobony, czemu? Ale tak, tego nie przewidziałem. Bo ja nie przygotuję im. 2000 żywności to jest nie do zrobienia. Trzeba było im nie pomagać. Podejrzewam, żeby nadzieja spadła, ale miasto by upadło, a w tej chwili nie przygotuję i to może zaważyć na moim życiu. Będzie tylko temperatura spadała. A ja jestem w czarnej. Wiecie czym. No nic, zobaczymy co to będzie. Czyli co, pewnie muszę teraz moc generatora podnieść. Zobaczmy jak to wygląda. Nie jest tak źle. Jak stoimy? Węgiel jeszcze na plusie. Pozytyw. Rdzenie parowe. 95, aha, no to chodowna potrzebuje. Czy co, to zróbmy tak. Tak, a ciebie damy tutaj i włączymy. Żeby wam było cieplej pracować, moje kolegowe misie. Ach, ale dramat jest, kurde, z tym... Jest dramat z nowym Manchesterem. Bo nowy Manchester upadnie i czy starczy mi nadziei, żeby to ogarnąć? Nie wiem. Dom uciekł, zróbmy to. Arena walk. Oksy zostawiłem, słuchajcie. Dom opieki, zasoby. Muszę iść po oksy. Buduje się. Buduje. Zróbmy tak. Jednego zmienimy na żywność. Niech robią więcej. O, w ten sposób. Czy możemy coś polepszyć? Domy. Maszyny, tartak parowy, kopalnia. Węgla. To zróbmy. Aha, nie mam 30.
Nie możemy się. Nie, trudno. Wiem, że nie wzrasta, ale ja wam powiem, że nawet to cieple. Może nawet mi się uda. Zobaczmy, czy to się da zrobić. Ile to kosztuje? Aha, drewno, stal, super. Ale zróbmy inaczej. Pyk. Pyk. Będzie więcej. Pyk, tak zróbmy. Ach, i czekamy. Dobra. Ocieplane. Temperatura, słuchajcie, ja pójdę po oksy. Pójdę po oksy, zaraz wracam do Was. Już jestem, kochani. Co przegapiłem? Chyba nic. Trzeba te domy pocieplać. Co się stało? No tego nie uzbieram. Ten nowy Manchester to był minus. To jest minus. Za mało mam tych wszystkich, wiecie. Za mało miałem zyny parowych, nie zrobiłem wystarczającej ilości autobotów, więc. Węgiel na to nie zbiorę, nie ma szans. Zbuduj dom. Co muszę, żeby tam zbudować? Aha, bo ja to badam, rozumiem. To potem muszę wybadać domy. Będzie ciężko, słuchajcie. Nie wiem, czy to się uda przetrwać. Ile mam mlecznic? Chyba tylko jedną. No właśnie, więc nie mogę tego zwiększyć. Dobra. Teraz się robi dramat. Tu trzeba podnieść. Utrzymaj. No. Nie wiem, kurczę, jak to będzie. Dom opieki. Jak stoimy z węglem teraz? Trochę na minus. Dobra, czekajcie. Jak teraz? Dobra, delikatny plusik.
Delikatny plusik jest, kurczę. Zbudują kolejnego autonoma, dokładnie. Zapauzuj, zbadaj. O Boże, nic do zrobienia. To jest skandal. Zaraz burza przyjdzie. I zaraz temperatura się jeszcze obniży. Mój Boże. Dobra, dawaj tutaj, a was tutaj, na razie tak, zobaczymy co to będzie. Ach, ostatki, słuchajcie. Sorry, nie mogę tam się teraz zajmować. Za ile jest burza? 20 godzin. Nie zdążę zrobić tych. Chyba róbmy to. Ogrzejcie ile możecie. Będziemy mieli troszkę cieplej. Tutaj pracują automatony, to nie potrzebuje grzejników, nie? Proste. Lecimy dalej. Domki niech poprawią. Może nam się uda coś tu jeszcze zrobić w tym temacie, tak? Dajcie tą zmianę awaryjną. Ulepszajcie to, bo jeszcze potrzebuję ulepszyć domy. Nie wiem, czy to się uda. Jest ciężko. Chcemy tutaj polepszyć. Może, jak tak galaguje, to mnie irytuje. Tego nie mogę, to mi nic nie da, tego nie mogę zrobić. Idziemy dalej. Jak was mogę wrócić? Rozwiąż. Zasięg, przeciążenie. Dajcie to. Co tu mogę zwiększyć? Moc grzejników, jakość, coś. Ogrzewanie. Większa odległość grzejników. A nie. Zwiększenie mocy muszę zrobić. To powinno pomóc. Ruszamy. Zróbmy tak.
8 ludzi. Potrzebuje protez. Świetnie po prostu. No co, już nie mogę zwiększyć. A teraz chyba po zwiększeniu mocy będę mógł się tym zająć. Nie, to nie. Tu nie pracują ludzie. Jest zimno wszędzie jak w psiarni, ale nic to nie poradzę już. Nadejszła zima prawie. Ajajaj. I tak jak przy większej mocy powinno być samo bez włączenia, prawda? Czy nie? Czy muszę? Nie, muszę bardzo przeciążać. Dobra, dawajcie. Poruszajcie na pełnej. Jak to wygląda z temperaturą? Czyli przegrałem? Miasto nie byliśmy. I teraz mam dylemat, czy przetrwałem burzę, czy nie? Bo wszystkiego nie uczyniłem, ale ja bym to wygrał. Tak myślę. Tak sądzę. Nieprawda. Czyli przegraliśmy. Ale ja się nie zgadzam. Ja bym przetrwał, a jakby przetrwały. Po prostu muszę zrobić te wszystkie... Ach, no nic. No nic, kochani, ale było pięknie. Może spróbuję jeszcze raz tak i zagrać. Wiem, co zrobiłem źle, gdzie były błędy. Może to jest pomysł. Kochani, bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka, hej.